To, że ta wystawa jest niezwykła, to sugeruje już sam tytuł tej wystawy, bo ten tytuł, czyli Początki Legendy, Iwo w Wilnie, Początki Legendy, to brzmi trochę tak jak tytuł jakiegoś hollywoodzkiego prequela, prawda? O jakimś superbohaterze. Iwo to był taki superbohater w świecie żydowskiej nauki. To była instytucja, która mimo, że powstała w 25 roku, to była bardzo nowoczesna w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Ona nie tylko miała filię na całym świecie, nie tylko była zorganizowana na zasadzie takiej sieciowej działalności, ale też w działalność tej instytucji bardzo często i bardzo hojnie angażowali się zwykli ludzie, z których składek chociażby powstała jedna główna siedziba i w Wilnie. Czyli taki bardzo nowoczesny, partycypacyjny styl prowadzenia instytucji. Ona jest ciekawa w Krakowie między innymi dlatego, że my się tym tematyką nie zajmujemy. My się zajmujemy Galicją i są te wszelkie anegdoty powiedzmy niezbyt dużej sympatii pomiędzy Galicjanerami, Żydami z Galicji, a Litwakami, czyli Żydami z Litwy. A to jest okazja, żeby opowiedzieć o tym, jak to środowisko wyglądało i jak to środowisko było zintegrowane też ze środowiskiem krakowskim, warszawskim, nowojorskim, środowiskiem żydowskim w Buenos Aires. Obiekty, które będzie można zobaczyć na wystawie, pochodzą z różnego rodzaju archiwów, które dzisiaj znajdują się na Litwie. Nie jest to więc kolekcja obecna Iwo, która znajduje się w Nowym Jorku, ale to są te rzeczy, które wiążą się bezpośrednio z tym wileńskim okresem Iwo, czyli 1925 do początku lat 40. I po wojnie Instytut, znaczy w czasie wojny Instytut został rozwiązany, a kolekcja ówczesna trafiła w części, zresztą staraniem pracowników Iwo, do Nowego Jorku, do oddziału w Nowym Jorku, a część dóbr kultury, które Iwo zgromadził przez lata, została rozproszona po różnego rodzaju archiwach, bibliotekach w Wilnie. Część stała się też podstawą do założenia później Muzeum Żydowskiego w Wilnie. I te właśnie obiekty będzie można zobaczyć na wystawie. To są rozmaite obiekty. To są przede wszystkim publikacje naukowe Iwo, okładki czasopism wydawanych przez Iwo. To są reprodukcje plakatów sztuk teatralnych. To są jakieś grafiki, które w materiałach Iwo były publikowane z jednej strony. Z drugiej strony to są takie rzeczy, które wiążą się z działalnością jakby instytucji. Czyli to są listy wysyłane przez prywatne osoby do Iwo. Nie tylko do Bileńskiego, ale w tym okresie wysyłane do oddziału w Nowym Jorku czy w Buenos Aires. To są tak niezwykłe rzeczy jak list wysłany do Iwo przez Einsteina, Albert Einsteina.